Film powstał we współpracy z firmą Vermilion Pickup, z polskim producentem przetworników. Załatwiłem Wam 10% zniżki na hasło Xantyp na wszystkie przetworniki Vermiliona. Wychodzi taniej niż używane przetworniki amerykańskie, a moim zdaniem można się pokusić o stwierdzenie, że jest lepiej. Siemano, siemandero, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku filmików o gitarach. Jest mi niezmiernie miło, że cały czas chcę Wam się oglądać treści gitarowe na YouTubie i są to treści z tego kanału. Propsik. Jak wiecie, jakiś czas temu w moje ręce trafiła taka oto gitara, którą zakupiłem okazyjnie bez przetworników. I zdecydowałem się, że założę do niej przetworniki firmy polskiej, Vermilion Pickups. Nie będę ukrywał, że jednym z powodów tego, dlaczego chciałem sobie założyć właśnie Vermilion Pickups, było to, że te przetworniki można totalnie skustomować, zrobić sobie różne kolory karkasów, różne kolory śrubek i wszystko inne. I to było takim pierwszym moim, że tak powiem, powodem do zainteresowania się tą firmą. No ale potem oczywiście założyłem te przetworniki do tej gitary i nie tylko ja, bo wy również w teście tych przetworników stwierdziliśmy wszyscy, no, że to konkretnie łoi. Te przetworniki nazywają się Nosferatu i były bardzo, bardzo specyficzne. Nawet sam Irek, który jest twórcą tych przetworników, mówi tak, no wiesz, to, że wstawiasz do Gibsona, one takie są trochę nie do końca w tym klimacie, bardzo, bardzo specyficzne, mało tego środka i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, dało to radę bardzo, bardzo konkretnie. Co spowodowało kolejny wybór, mianowicie taki oto wybór, bo kupiłem drugiego takiego Gibsona w okazyjnej cenie i o ile tamtego kupiłem bez przetworników, tak tego kupiłem z zestawem przetworników EMG 81, EMG 60 z tego co pamiętam. No i stwierdziłem, no nie, do takiej gitary, czyli do speciala, do po prostu płaskiego topu, do punkowej gitary i w ogóle, no nie pasują tego typu przetworniki jak EMG moim zdaniem. O ile mam w jednym z Gibsonów, gdzie on tam jest, gdzieś tam, przetworniki te nowe EMG 6657, które są idealne i rewelacyjne. Mam nawet jeszcze jeden zestaw w szufladzie. O ile w innym moim specjalu tam sobie jest, mam przetworniki Duncanowskie, no tak tutaj stwierdziłem, że dobra, idziemy za ciosem tych przetworników Vermilion Pickups. I tutaj idealnie będą pasowały przetworniki takie. Są to przetworniki, które nazywają się American Dream, American Dream 61 konkretnie, bo tam jest kilka różnych modeli na stronie i tak jak w przypadku tego Nosferatu, też można sobie wybrać w serii Nosferatu kilka różnych wersji. Tak tutaj ten American Dream nazywa się akurat w tej wersji 61. No i jak widzicie, poszedłem w klasykę, czyli w kremówkę, no bo tutaj są wszystkie te kremowe dodatki. Znowu oczywiście patrzyłem oczami, ale już wiedziałem, że to będą dobrej jakości przetworniki, już wiedziałem, że to będzie coś, co no, na czym się nie zawiodę. Słuchajcie, z przetwornikami też jest oczywiście tak, że to wcale nie musiało być tak, że w tej gitarze mi zagrają i z reguły jak się mnie na przykład pytacie o to, jakie przetworniki dobre, to zawsze jest pewnego rodzaju droga, pewnego rodzaju eksperyment albo pewnego rodzaju przyjęcie zastanego tematu i wykorzystanie go w taki sposób, jak go zastaliśmy, więc ja jestem w tym momencie raczej, no chyba, że coś mi się już bardzo mega nie podoba i bardzo mi mega nie gra, to wtedy wymieniam, ale generalnie, jeżeli wymieniam przetwornik, to daję mu jakąś szansę na dłuższy czas i wyciągam z tego brzmienia po prostu jak najwięcej się da. No tutaj miałem Gibola, klasycznego, punkowego Gibsona i stwierdziłem, że no takie przetworniki, które są gdzieś tam odskocznią od puffów, które gdzieś są tam jakimś nawiązaniem jednak do tych amerykańskich przetworników, tutaj się sprawdzą. Nie zawiodłem się po raz kolejny i znowu jest tutaj rewelacja.
Także słuchajcie, jeżeli szukacie przetworników, jeżeli lubicie wspierać polskie małe firmy, jeżeli chcecie, ażeby ten nasz rynek gitarowy rozwijał się nie tylko w takim kierunku, że gracie, ćwiczycie, ale też, żeby powstawały właśnie różne małe manufaktury, wspierajcie te małe manufaktury i sprawdźcie sobie Vermilion Pickups. W tym momencie posłuchamy sobie Bossa GX100. Przypominam, że w opisie do filmu są linki do moich presetów bossowskich. Na razie jest większość do GT1000, jest jedna paczka do GX100, ale te presety, które dzisiaj usłyszycie, będą dwa nagrania na takich presetach, które są, nazwałem je sobie Double High Gain Old i Double High Gain. Są to dwa rozłożone w panoramie różne wzmacniacze z taką funkcją spread, że generalnie jest tak, że można nagrać no tak na przykład na demko czy na coś, to można tak oszukać, że jedną partię gitary się nagra, a gra tak, jakby grały dwie gitary, i takie nagrania dzisiaj usłyszycie, na szybko zrobione, słuchajcie, nie spodziewajcie się tutaj, wiecie, nie wiadomo jakich kompozycji, ale myślę, że minutę 40 wytrzymacie. Przed wami oto właśnie pierwsze nagranie tych przetworników. Specjalnie do Gibsona oczywiście wybrałem przetworniki, które nie są jakoś super ultra high outputowe. Zresztą słuchajcie, żeby osiągnąć fajne, ciężkie nawet brzmienie, to nie zawsze trzeba ładować się w te, wiecie, 18 kiloohmów i tak dalej, i tak dalej. Nie zawsze to musi być bardzo, bardzo mocny przetwornik. To takie moderate, czyli tak okolice 10, 8, 11 kiloohmów przetworniki również dają radę. Jeżeli już chodzi o pomiary, pomierzymy sobie w Henrykach najpierw 8,8, jeżeli chodzi o pozycję bridge. Przetworniki można oczywiście rozłączyć 3,94 w pozycji neckowej, 7,40 mniej więcej, jeśli chodzi o Henryki, i 3,30 po rozłączeniu. Specyfikacje oczywiście tych przetworników spokojnie możecie znaleźć na stronie producenta, ale no, skoro już jest miernik kupiony za pieniądze z Patronite'a i można mierzyć Henryki i kiloomy, to mierzymy Henryki i kiloomy. Wcale nie tak dużo, 6,9 niecałe, jeśli chodzi o przetwornik pod gryfem, a on jest bardzo głośny i 3,36, jeśli jest rozłączony, jest bardzo, bardzo głośny ten przetwornik i będzie, jest słyszalny w momencie, kiedy sobie gdzieś tam na przykład chcemy się przełączyć na solówki, to on nie jest jakiś tam przebasowiony i jest całkiem, całkiem słyszalny. I słuchajcie, tutaj mamy, no też wcale nie dużo, bo 7,8, czyli to są tak naprawdę nisko outputowe nawet, a nie moderate outputowe przetworniki. W momencie, kiedy sobie to rozłączam, jest 3,84, więc to są naprawdę oldschoolowe tutaj pomiary i to są naprawdę rzeczy, które
No, teoretycznie nie powinno się dać na tym łoić, a jak słyszeliście, całkiem nieźle się to nam potrafi rozbujać, a przy okazji brzmienie jest zwarte, jest taką konkretnym takim pozdrowienia tego Jossa punchem. Jest taką zwartą kulą, jest solidne, nigdzie tam się gdzieś na boki nie rozlewa, jednocześnie ma fajny środek. Jest oldschoolowo, ale powiedziałbym, że to nie jest brzmienie, wiecie, no takie... które tylko gdzieś tam nas niesie do tego, żeby grać śpiewne, bluesowe solówki. Można na tym również pograć nowocześnie. No i teraz uwaga, w gitarze tejże zrobiony jest zastępujący układ elektroniczny. Mamy po pierwsze, jak powiedziałem już, rozłączanie cewek każdego przetwornika i bardzo bym chciał Waszą uwagę zwrócić na to, jak pracuje gałka volume, gdyż założyliśmy tutaj w serwisie gitarowa Mgła, do którego oczywiście zapraszam, treble blidy. Na treble blidy w tym momencie mamy promocję i jeżeli ktokolwiek chce i robi sobie u nas setup i sobie po prostu u nas dopieszcza instrument, to tego treble blida zakładamy darmowo. Co robi treble bleed tak naprawdę? Treble bleed robi to, że w momencie, kiedy sobie ściszamy gałkę volume, a żeby osiągnąć mniej gainu, mniej nasycenia, i mniej tego sygnału, który idzie do wzmacniacza, czyli żeby sterować poziom przesteru przy pomocy gałki volume, co bardzo dużo ludzi robi, treble bleedy robią to, że nie znika nam górka. Treble bleedy robią to, że cały czas mamy te same pasma, ale jest po prostu mniej outputu. Niektórzy to lubią, niektórzy tego nie lubią. Ja w tej gitarze postanowiłem, że sobie właśnie w ten sposób zaryzykuję. I jest tak, że rzeczywiście po prostu no, nie osiągamy mniejszego gainu, zmniejszając wysokie częstotliwości, tylko tutaj ewidentnie i wyraźnie słychać, że te częstotliwości pozostają, a po prostu jest mniej tego nasycenia. Wsłuchajcie się w to, przypatrzcie się, kiedy się to dzieje. I pomyślcie, czy to jest opcja dla Was. Mnie to bardzo fajnie tutaj zagrało i bardzo mi się to spodobało. Przy okazji oczywiście jeszcze też zwróćcie uwagę na to, że te cewki tutaj sobie rozłączam. Zanim przejdziemy do tego testu, test będzie na Labodze DS100, na kolumnie Marshalla. Chciałem tylko oczywiście bardzo serdecznie wszystkim przypomnieć, że pod takim filmem, jak teraz oglądacie, pod każdym filmem na tym kanale można zostawić łapkę w górę, co pomaga kanałowi w docieraniu do większej ilości osób. Ja nigdy nie kupowałem łapek w górę, nigdy nie kupowałem wyświetleń, zawsze wierzyłem w Was, w tą organiczność. Nie będę ukrywał, że byłoby fajnie, jakby do końca tego tygodnia został osiągnięty pułap 26 tysięcy subskrypcji, więc kliknijcie w tą subskrypcję, jeśli jeszcze kanału nie subskrybujecie i nie będę ukrywał, że na trzylecie kanału, czyli w kwietniu, jeżeli byście takiego dobrego kopa dali, czyli przez ten marzec, no to jest nierealne, ale może Wam się uda, osiągnęli przez marzec, który nadchodzi do 13 kwietnia, kolejny 1000 i byłoby 27 tysięcy na urodziny filmików o gitarach, no to byłoby super, ale słuchajcie, te 26 tysięcy też już cieszy, to, że cały czas oglądacie też oczywiście cieszy. Przypominam również o tym, że na kanale jest możliwość wspierania rozwoju i działalności, która się tutaj odbywa. Chociażby ostatni wywiad z Licą dzięki takiemu wsparciu powstał. Dużo rzeczy się tutaj dzieje. Wszyscy ci, którzy oglądają na bieżąco, na pewno wiedzą, co się tutaj dzięki temu dzieje. Więc namawiam wszystkich do wspierania poprzez Patronite. Można również kanał wesprzeć oczywiście guzikiem wesprzyj pod filmem, na różne inne sposoby. I tak na przykład Maciek, jeden z patronów zresztą, ostatnio mi podesłał 4 komplety strun, za co jestem mu ogromnie wdzięczny. Ale to też nie jest tak, że tylko ja od Was coś biorę i że tylko Wam daję te treści i że widzicie tutaj to, że jest coraz więcej fajnych rzeczy, które mogę Wam pokazać, w lepsze sposoby mogę to nagrywać. Przypominam również o tym, że jest konkurs. Comiesięczny konkurs dla patronów z Patronite'a właśnie. W tym miesiącu do wygrania jest fajny zestaw, bo jest to gitara, kabel
i wzmacniacz, więc w pełni sprzęt, na którym można sobie ćwiczyć, całkiem zresztą niezły, bo jest to Kortka X5, jest to wzmacniacz Joyo DC15 i jest to również kabel Reds Music, więc wielki, wielki propsior. I takie rzeczy dzieją się tutaj właśnie dzięki waszemu wspieraniu. Wszystkich tych, którzy wzięli udział w konkursie Pinky Blues, bardzo przepraszam. Już pracuję nad tym, ażeby zrobić rozwiązanie tego konkursu. Jeśli chodzi o to Pinky Blues, to również tutaj chciałem powiedzieć, że dzięki wsparciu patronite'owemu, co 2 miesiące organizowane są konkursy graniowe dla wszystkich, w których też są grube nagrody, więc na tym kanale dzieje się. A teraz już przed wami Laboga i patrzcie na te gałeczki, którymi kręcę. Bardzo miło, jeżeli coś na temat tych przetworników napiszecie w komentarzach po tym, jak je tutaj usłyszeliście, czy też słyszycie, że to jest takie fajne, czy to jest takie fajne, zwarte brzmienie. Słuchajcie, oba te zestawy, które tu posiadam, spowodowały to,
oba te wermiliony, no w ogóle są w takim negatywie, nie? Bo czerwony to jest negatyw do zielonego, a biały, kremowy jest negatyw do czarnego. Słuchajcie, oba te przetworniki spowodowały, że te Gibsony trochę nabrały innego charakteru. Mimo tego, no tutaj są tutaj są bardzo, bardzo specyficzne przetworniki rzeczywiście, nie dla wszystkich być może nawet, natomiast no tutaj niby są to przetworniki, które mają mieć taki charakter, wiecie, amerykański, ale to tak nie do końca tutaj jest. Co mi się akurat bardzo podoba, bo ja jestem jednak zwolennikiem tego, że każdy element, który gdzieś tam mamy w naszym łańcuchu, powoduje to, jakie jest brzmienie. Oczywiście głośnik jest bardzo ważny, wzmacniacz jest bardzo ważny, dobrej jakości kabel jest bardzo ważny, efekty i tak dalej, ale no ja cały czas uważam, że również przetwornik ma wpływ na to, jak gitara brzmi, zarówno na przesterowanym, jak i na nieprzesterowanym kanale, to na pewno jest, słuchajcie, słyszalne, więc jest tutaj spore pole do tego, ażeby to brzmienie wykreować. Jest tutaj spore pole do tego, ażeby przy pomocy już przetwornika, tego serca gitary, napędzić dalszy nasz łańcuch i żeby to był fajny taki silnik, fajne to serce, żeby to dobrze pompowało. Kurde, jaka poezja na temat, co ja w ogóle gadam. Słuchajcie, dobry przetwornik to jest. I jeżeli szukacie fajnego przetwornika, który jest oldschoolowy, jednocześnie nowoczesny i nie do końca być może chcecie, żeby to było coś, co już jest wam znane, no to tutaj ten Vermilion na pewno jest, ma swoją charakterystykę. Tak jakbym powiedział, że La Boga ma taką swoją charakterystykę, tak po tych dwóch przetwornikach, które, znaczy czterech właściwie, ale po tych dwóch zestawach przetworników, które od Vermilionów ja posiadam, to uważam, że tam Irek też ma taką swoją, ma też taką swoją po prostu jazdę na stworzenie czegoś, wiecie, charakterystycznego. A to jest, słuchajcie, no na polu tego wszystkiego, co się dzieje, to jest bardzo ważne, żeby być charakterystycznym i żeby się wyróżniać. I ten przetwornik moim zdaniem się wyróżnia. Posłuchamy sobie teraz krótkiego nagrania, gdzie usłyszycie znowu Bossa GX100, znowu taki preset ten oszukiwany na dwie gitary i też zwróćcie uwagę na to, jak się tutaj te przetworniki rozłączają, bo bawię się tutaj głównie właśnie rozłączaniem cewek. Co im trzeba przyznać również tym przetwornikom, no to nie brakuje im dynamiki i bardzo ładnie reagują na to, jak gramy, jaką siłą uderzamy, mimo tego, że są, jak powiedziałem, już nisko outputowe, raczej oldschoolowe, to przy mocniejszym uderzeniu fajnie potrafią napędzić wzmacniacz i przesterować wzmacniacz. No i nie będę ukrywał, że jestem bardzo, bardzo zainteresowany dalszymi eksperymentami, jeżeli chodzi o firmę Vermilion Pickups. I nawet powiem wam szczerze, że mam kolejnego Gibsona, w którym nie ma przetworników. Więc jest baza do tego, ażeby po prostu coś tutaj znowu wykombinować. Co prawda w tym Gibsonie trzeba trochę zrobić tutaj szlif progów, tak się zastanawiam, no bo one są takie tutaj trochę jednak ściochrane, ale słuchajcie, sprawa wygląda tak. W komentarzach napiszcie, jaki set przetworników
może być wymieszany i tak dalej, który z rodzajów przetworników od Vermilyona chcielibyście zobaczyć. Ja sobie z tych waszych komentarzy wybiorę taki jakiś tam najciekawszy, albo ten, którego być może będzie najwięcej i na pewno się jakoś uda zrobić taki test. Oczywiście, jeżeli wam się tego nie chce zrobić, ale liczę, że wam się chce, no to wybiorę sobie sam. Pozostawię sobie również możliwość kustomizacji i pozostawię sobie również możliwość taką, żeby jednak według własnych preferencji kolorystycznych tutaj dobrać te przetworniki. Natomiast mówię, będzie mi bardzo, bardzo miło, jeżeli wybierzecie za mnie rodzaj, jaki chcecie, żeby został przetestowany. Sprawdźcie, wejdźcie na stronę Vermilion Pickups i zobaczcie, co tam jest. Nie da się również ukryć, że przetworniki te bardzo ładnie się rozłączają. I ta opcja tutaj dzielenia przetwornika na pół jest naprawdę bardzo, bardzo fajna, bo gra to równie dobrze jak w pełnej wersji humbuckera. Z ręką na sercu, polskie przetworniki Vermilion można polecić jako alternatywę dla znanych i lubianych od lat Duncanów, Bernacli, Di Marzio i czegokolwiek tam sobie jeszcze możecie wymyśleć. Więc generalnie być może, jak mówię, to jest czas na to, ażeby wspomagać takie polskie firmy i żeby rynek europejski, polski troszeczkę się rozlał, żebyśmy nie byli uzależnieni zarówno od Ameryki, jak i od Chin w produkcji chociażby tańszych przetworników, tylko żeby to się, czy w ogóle komponentów, żeby działo się też w Polsce i firma Vermilion Pickups myślę, że jest firmą godną tego, ażeby no po prostu wspomóc ją i zakupić, zaeksperymentować. Nie ma w Polsce dużo firm robiących przetworniki. W tym momencie chyba są 4 tak naprawdę, być może 5 działających. Jedną z nich jest właśnie Vermilion i ja z całego serca od siebie te Vermiliony polecam. Było różne, tutaj były już brzmienia. Jeszcze znowu sobie, jeszcze będą 2 próbki. W tym momencie posłuchamy sobie znowu Bossa GX100 na moim presecie, takim, który jest generalnie ustawiony raczej pod Stratocastery, to on mi się nawet nazywa, chyba tam, co, jak on się nazywa? Mid-Gain Strat, ale tutaj właśnie będzie fajnie też słychać, jak się rozłączają te cewki, więc zwróćcie na to uwagę. We'll be right back.
Kończąc, reasumując, bardzo dobry polski produkt, bardzo fajnie grające przetworniki, bardzo ładnie się rozłączające, z bardzo dobrą dynamiką. Te akurat American Dreamy o dosyć małym outputcie, ale potrafiące narobić konkretnego hałasu. Charakterystyczne, przynajmniej na podstawie tych dwóch, które sobie tutaj określiłem. I polecam sprawdzić, zobaczyć, włożyć do gitary. Pograć, zamienić, pokombinować. Lubimy kombinować. Dzisiaj nie będzie prośby o to, ażebyście pisali jakieś głupoty, że tutaj dotarliście. Jest prośba po prostu o to, powtarzam jeszcze raz, żebyście weszli na stronkę Vermiliona i znaleźli pick-upy, jakie byście chcieli, żebym przetestował i troszeczkę mi zasugerowali, co byście chcieli usłyszeć. Przed Wami jeszcze jeden test, długi, 7 minut dla wytrwałych, dużo się będzie działo, wzmacniacz EVH, kolumna EVH-a i jednocześnie głośnikowy symulator Hughes & Kettner Redbox, wymieszane, rozłożone, czysta barwa, bo w czystej barwie również pięknie grają, a mało tej czystej barwy tutaj było, trochę chyba tam na labodze się pojawiło. Porozłączane znowu dają czadu, czysta barwa, przestery, wzmacniacz nieoszukujący, wzmacniacz dobrze grający, ostatnia próbka, potem końcówka samochodowa. Teraz pozdrowienia dla Barona. Baron się mnie pytał, gdzie te jego końcówki samochodowe z Ameryki zniknęły. Jeszcze jest trochę z NRD. Jeszcze jest trochę z NRD i tych końcówek z NRD jeszcze trochę powciskam, a potem sobie wrócimy do amerykańskich, do polskich i tak dalej, ale ta nasza wycieczka po muzeach w Niemieckiej Republice Demokratycznej, znaczy no wiadomo, no we wschodnich Niemczech i tak dalej, ja to już tak sobie nazywam. No jeszcze się nie skończyła, więc spokojnie, jeżeli macie końcówki samochodowe, wysyłajcie, to nie zginie, wstaweczki nie zginą, Baron, jesteś wielkim człowiekiem i bardzo Ci dziękuję za całe zaangażowanie. Również oczywiście w tym momencie, jeszcze przed już tym graniem, no należy wspomnieć o patronach tego kanału. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy są tutaj na liście, za to, co robicie, za to, że przekroczyliście 7 tysięcy, że zbliżacie się do tego takiego super progu wspierania 7,5 tysiąca i po prostu, no, że pozwalacie mi ten kanał rozkręcać coraz bardziej, że pozwoliliście mi uwierzyć w to, że warto, że zrobiliście, że to jest moja praca, no i że idzie tutaj wszystko do przodu. Jak wiecie, w tym tygodniu wyjazd chociażby na targi do Wielkiej Brytanii. Jeżeli ktoś jest w okolicach Birmingham, zapraszam na targi w Birmingham, przybić piąteczkę i pogadać chwileczkę. Już przed Wami dwie ostatnie rzeczy w tym odcinku i dziękuję bardzo za uwagę. Dobranoc. Thank you.
Friedensfahrt. Ciekawe, kto był na wyścigu pokoju. Raz przez Łódź wyścig pokoju przejeżdżał i byłem na takim wyścigu pokoju. Szurkowski chyba jechał. Nie wiem, nie pamiętam kto. W każdym razie to jest samochód, który jest z mojej tutaj działki. Statyw na trójnogach. K
kamera, pan kręcił na taśmę, wyścig pokoju. Nie miał za dużo miejsca na takiej taśmie, ale też jest amerykańsko. Też jest tak amerykańsko. To jest teoretycznie nawiązanie do tego auta, ale powiem wam, że no nie wiedziałem, że w wschodnich Niemczech takie auta w ogóle powstawały, no bo jest to niewątpliwie ładny samochód. I to, że jest ta motoryzacja, od której zaczyna się moja taka fascynacja, że po prostu te samochody mi się podobają i już uważam, że są no, bardziej funkcjonalne niż ta motoryzacja przedwojenna, więc warto. Tutaj się już cieszę. Tutaj już oczywiście znowu mam malowanie na dwa kolory, przepiękne połączenie, ale no, ten samochód jest fajny, ładny. Chociaż już widać w nim, że no, Trabant późniejszy z niego sobie nawiązywał. Co mamy? Diamanty, czyli też nerdowskie motory, czyli nie ma żadnego huragana na przykład. Rometa, nic, diamanty były, ale no, to motor, no, znaczy motory w ogóle, rowery. Dobra, idziemy dalej, bo tutaj już mamy Trabancika. Jeszcze nie, ale już blisko Trabancika.